Powstanie Wielkopolskie. Powstanie wybuchło 27 grudnia 1918 roku w Poznaniu, w czasie wizyty powracającego do Polski Ignacego Jana Paderewskiego. Pierwszym dowódcą powstania był Stanisław Taczak, po czym 16 stycznia 1919 roku Józef Dowmor-Muśnicki przejął dowództwo nad powstaniem. Powstanie zakończyło się powodzeniem 16 lutego 1919 roku. W walce zginęło 2300 osób. Pamiętajmy o tych, którzy walczyli za naszą wolność. A oto najważniejsze bitwy powstania Wielkopolskiego.